Ostatnie naleśniki, wszystko już spakowane. Ostatnie. Naleśniki z cukrem, już nawet nie ma czego dodać do naleśników, wszystko wyjedzone. Wszystko już praktycznie spakowane, zostało jeszcze parę drobiazgów. A tutaj nasz przyjaciel przyniósł nam kokosy ze swojego ogrodu. Są to jakieś inne kokosy podobno. Mówi, że jakieś lepsze, ja nie wiem. Nie próbowałem. One jak są dojrzałe, to są bardzo takie pomarańczowe. Są pomarańczowe, zaraz je spróbujemy. My friend. Yes. My friend. The neighbor told me that he was that he declined that. Co ci się podobało? Jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Fajnie, nie? Filipiny zupełnie inne od Wietnamu, w którym żeśmy byli, którego znamy, od dużych miast, po prostu wszystko blisko, wszyscy uśmiechają. Wszystko super, plaże nawet ostatniego dnia posprzątali, także nie, zrobiliśmy sobie ognisko i było Filipiny bomba. Na razie, jedziemy dalej. Jak najbardziej pozytywnie. Momo było pocie? Gdzie? A Polcia mogła się przebić. Polcia, jak ci się podobało? Tak. Tak, Polcia chciała bardzo powiedzieć, że tak, jej się podobało. Momo, tak, jeszcze Momo na koniec. Ale ci? Najlepsze było to, że ostatniego dnia zrobił się odpływ i była o wiele większa ta plaża niż na początku, jak nie było odpływu. No. I zrobił się ognisko. Całe 10 Jesteśmy już w porcie, na terminalu. No i to jest jakaś straszna głupota. Ale tak, najpierw trzeba wziąć bilety, przyjść i się zrobić check-in. Później z tymi biletami, co już się zrobiło check-in, trzeba iść zapłacić 20 peso od osoby terminal fee. Następnie jak się już zrobi terminal fee, to wtedy trzeba iść z bagażami tutaj je oddać. Zapłacić oczywiście po 100 peso za, czyli tam po 7 zł za każdy bilet. No i tak naprawdę 10 minut czy 15 minut temu żeśmy to dotarli, ale zamiast to wszystko załatwić w jednym miejscu, to trzeba się przejść przez wszystkie miejsca, jakie tylko można się przejść. Dobrze, że teraz jest mało ludzi. Jak w samolocie, znaczy jak na lotnisku. Dosyć szybko nam to poszło. Już mamy bagaże oddane jak na lotnisku, tak? I teraz idziemy już.
końca wysiadę. Jedziemy autobusem bez klimatyzacji, taki tutaj mają klimat, ale bilety są za 150 od głowy, chyba dzieciaki będą miały zniżkę, ale jeszcze nie jestem pewien. I jedziemy zamiast za 2000, za 2500, no to pojedziemy za parę stówek, prawda Koniu? No i mamy jakąś tam kolejną przygodę przed sobą, w autobusie filipińskim, tak. Na razie pozytywnie, pan tutaj czekał. A kierowca czekał, aż Kasia kupi prowiant dla dzieci, to kierowca czekał na, z odjazdem tego autobusu. A jedziemy do Malboa, bo umówiliśmy się z podróżującą rodziną polską, Manik Rodzinka, taki kanał na YouTubie. Umówiliśmy się z nimi, oni już parę dni wcześniej dojechali, znaleźli tam super plażę, super miejsce. Jest tam już baza wypadowa do raf, do nurkowania i do wielorybów. Do nurkowania z rekinami wielorybimi. No nie do wielorybów, do rekinów wielorybi. Dobra, i stamtąd, no tam już będziemy mogli troszeczkę ponurkować. Co 5 minut wsiadają goście. A to ciasteczka, te kanapeczki, a to woda, a to szarlotka z kokosami, także wesoło tutaj jest na tym się. Dużo rzeczy można kupić. Jakby ktoś zapomniał czegoś gdzieś, kochani, to na pewno nie ten. Nie zgłodnieje, nie ma szans. O, znowu. Jeden wysiadł, drugi wsiadł. Jeden wysiada, drugi wsiada. Chipsy bananowe, jakieś tam pierdołki. Jesteśmy już w Malboa. O, pan poszedł po, nie wiem po co, po tuktuka, albo po rower, po tricykl, nie wiem, po coś tam poszedł. O, tu są takie ciekawe rowerowe tuktuki. A, no i chłop też jest w stanie 4 osoby na ten rower zabrać. Czekamy. Jest? Czekamy na tuktuka. Proszę, jaki duży. Taki bardzo, jaki? Tajski, nie? No. Taki z Tajlandii. Jeszcze tylko ja. Chyba się zmieszczę. Na jeden motor, 5 osób z bagażami. To jedziemy. I czekaj, the bag, co? No. Back. No. No, thank you. Nie, on się ma. Your child is in the front. At your A, child tutaj, żeby mniej miejsca przyzimował. No, it's okay. No, nie, on chyba... Very heavy. On musi wypoziomować tutaj sobie... Chodź, musisz usiąść na drugą stronę. Wow. Trzymacie się? To patrzcie, czy bagaże nie odpadną. No dobra.
dotarliśmy już po podróży tuk-tukiem. Mieliśmy pewne wątpliwości, dokąd iść, ale Manik nam wyjaśnił, dał numer telefonu, pan kierowca wyjaśnił sobie z panią i jesteśmy w takiej chatce murowano-drewnianej. To jest chyba jakieś takie palmowe, a w środku jest moja żona i dwa łóżka. Dwa łóżka, wygląda to wszystko ładnie, czysto. No i tutaj nie ma prysznica. Jest azjatycka ubikacja, polewaczka. I to tyle z łazieneczki. Mamy wiatrak. I mamy plażę. Idziemy już na plażę, bo wszyscy jesteśmy spragnieni ochłodzenia się w wodzie. Wojtuś, na plażę już idziemy? Tak. To szybko musimy się ochłodzić. Ty też na plażę? To szybko. Szybko? Kapciuszki, idziemy. I po podróży zmęczeni. Pierwsza kąpiel w morzu. Już w takim oto zachodzącym słoneczku. Zachodzącym słoneczku. Kąpiemy się. To też jest coś piękne. Moal, Boal. Na jakie wyspy? Na Cebu. Wielpiny. 2018. Tak, na pewno? Troszkę śnieży.
It's this, sir? Yeah. Perfect. W turniejach, e-sporcie, tak by.